Chciałbym się zatrzymać przy drugim czytaniu z Dziejów Apostolskich, ale teraz jak Michał śpiewał ten psalm, tak jakoś mocno mnie to uderzyły te słowa. My łatwo śpiewamy pewne słowa, prawda? Mamy taki psalm, my ludem Pana i Jego owcami. I są takie słowa, wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. I to są słowa, które my łatwo śpiewamy i refren bardzo łatwo powtarzamy. My ludem Pana i Jego owcami. Ale jakby tak dobrze wejść w ten tekst i zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście tak jest? Od strony Boga jak najbardziej. Od strony Boga jesteśmy Jego ludem, jesteśmy Jego owcami. Jesteśmy Jego własnością, ale od naszej strony, na ile my rzeczywiście Panu Bogu dajemy pozwolenie na to, byśmy byli Jego własnością, na ile my nasze życie trzymamy w swoich rękach, a na ile mówimy, Panie Boże, ono do Ciebie należy. Ty mnie stworzyłeś, gdyby nie Ty, mnie by nie było, ani jednej sekundy mojego życia by nie było. Więc moje życie należy całkowicie do Ciebie, więc Ty masz prawo do mojego życia, więc Ty masz prawo nim zarządzać. I kiedy wchodzimy w konkretne sytuacje, kiedy Pan Bóg ingeruje w nasze życie i zaczyna prowadzić nasze życie, zaczyna dotykać nas swoją łaską, pokazywać na przykład, że Jego plany względem nas nie pokrywają się za bardzo, że się rozchodzimy, Jego plany względem mojej osoby i moje plany względem mojej osoby zaczynają się rozchodzić, no to wtedy człowiek zaczyna się buntować, zaczyna wierzgać, nie? I to pokazuje, że tak naprawdę wcale nie jestem ludem Pana i wcale nie jestem Jego owcą, nie? Że bardzo często sam chcę być dla siebie swoim pasterzem, sam chcę być dla siebie właścicielem, sam chcę trzymać moje życie w swoich rękach. Nie, że sam chce sobą zarządzać, a tutaj pięknie śpiewamy, jesteśmy Jego własnością. No, oczywiście te teksty, one zawsze czujemy, że my jakoś do nich dojrzewamy, że one nie mówią o rzeczywistości takiej, jaka ona jest, tylko raczej są tak krok przed nami, że my do tego dojrzewamy, żeby być własnością Pana, pozwolić Panu, żeby nas wziął jako swoją własność, nie? Być jak Jezus, który całkowicie się oddaje woli Ojca, być jak Maryja, która mówi całkowicie, jestem Twoja, do Ciebie należę, Ty się mną posługuj, prawda? To jest jakiś punkt dojścia, po to są też rekolekcje, żebyśmy bardziej weszli w ręce Pana Boga, żebyśmy bardziej się Jemu oddali, żebyśmy się nawrócili, to znaczy nie przeszli od złego do dobrego, bo to nawrócenie myślę, że już jest za nami, ale żebyśmy bardziej byli Bożymi, bardziej byli własnością Pana Boga. Ale to tak na marginesie i na gorąco, bo to mnie jakoś mocno poruszyło. Natomiast chciałbym dzisiaj o tym drugim czytaniu z Dziejów Apostolskich. Czytanie to mówi o pewnej idylli. Zobaczcie, że wspólnota, którą tutaj opisuje święty Łukasz w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, to jest wspólnota idealna. Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Super. Bojaźń ogarniała każdego, bo apostołowie czynili wiele znaków. Wszyscy przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i rozdzielali dobra każdemu według potrzeby. Idealnie. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali posiłek z radością i prostotą. Rewelacja. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia. Idealna wspólnota. Kto z was ma taki krąg, którego można byłoby opisać tym tekstem? Kto z was, kto z nas ma taką rodzinę? Kto z nas ma taką parafię? Kto z nas ma taką wspólnotę w swojej parafii, którą można byłoby opisać tymi słowami?
Można byłoby opisać na przykład wspólnotę naszą na rekolekcjach tymi słowami, ale to tylko dlatego, że rekolekcje trwają 15 dni. Gdybyśmy tu pobyli jeszcze 10 dni, naprawdę by się ujawniły napięcia, naprawdę by się ujawniły pomiędzy nami różnice zdań, to, co gdzieś głęboko jest skrywane pod taką naturalną życzliwością, no bo jednak jesteśmy tutaj razem i nie do końca się znamy, zaczęłoby wychodzić w postaci złości czy jakiegoś gniewu, zaczęłyby być jakieś tarcia i tak dalej. Ta wspólnota przestałaby być taka idealna jak przez te 15 dni. Może już teraz było tak, że ktoś kogoś tak trochę denerwował wewnętrznie, no ale wiadomo, że jesteśmy tutaj, więc tworzymy taką super wspólnotę. Chodzi o to, moi drodzy, że Pan Bóg wcale nie chce nas idealnych i Pan Bóg wcale nie chce wspólnot idealnych i wspólnot idealnych nie ma. I to jest bardzo duża pokusa złego ducha, który nam wmawia, pokazując błędy wspólnot, niedoskonałości naszych parafii, niedoskonałości jakichś ruchów, prawda? Pokazuje nam to, rzuca nam to przed oczy tylko po to, żeby nas zniechęcić, żebyśmy się odwrócili od tego i powiedzieli, nie, to nie jest dobra wspólnota, to jest kiepska wspólnota, to jest kiepska parafia, to jest nie dla mnie, ja potrzebuję czegoś lepszego. Nie ma idealnych wspólnot, Bóg nawet takich nie chce. Bóg chce, byśmy byli prawdziwi, nie idealni, tylko prawdziwi. I gdybyśmy poczytali Dzieje Apostolskie kawałek dalej, to one zaraz opisują, jakie problemy się zrodziły w tej idealnej wspólnocie. I chciałbym się przy tym zatrzymać, bo to są problemy, które dotyczą również nas i naszej wspólnoty. Pamiętacie, jaki się pojawił pierwszy problem w tej wspólnocie jerozolimskiej, którą opisują Dzieje Apostolskie? To pewnie będzie jakiś czwarty, piąty rozdział Dziejów Apostolskich. Rozdawanie jedzenia było później, było drugie, tak, to dojdziemy do tego. Pierwsze, to później, pierwszy, ale też pierwszą sprawą, jaka się pojawiła, to był Ananiasz i Safira, małżeństwo. Ponieważ wszyscy sprzedawali majątki, przynosili do stóp apostołów i składali to wszystko u stóp apostołów, żeby to rozdawać całej wspólnocie, to sprzedawanie majątków i przynoszenie do apostołów miało jaki symbol? Jestem cały we wspólnocie, nie zostawiam dla siebie nic, bo jestem cały we wspólnocie. Tymczasem Ananiasz i Safira, małżeństwo, wykombinowali sobie, że sprzedadzą majątek, który mają, część pieniędzy oddadzą apostołom, a część zachowają dla siebie. I apostołowie pytają, jak przynoszą tam te pieniądze, Ananiaszu, czy za tyle sprzedałeś swój majątek? Bo apostołowie, im Duch Święty mówił, Ananiasz mówi, tak, za tyle. A Piotr mówi, no to widzisz, na swoją zgubę umrzesz i Ananiasz pada martwy. Przychodzi za kilka godzin Safira i mówią, Safiro, czy ze swoim mężem Ananiaszem za tyle sprzedaliście majątek? Oczywiście. No to widzisz, tutaj stoją ci, którzy przed chwilą wynieśli martwego twojego męża i ciebie też właśnie taką wyniosą. Ona pada martwa i ją wynoszą. Pierwszy grzech, który się pojawił we wspólnocie, to jest ważne, bo to są sprawy, które dotyczą nas, naszej wiary i naszych wspólnot. Na czym polegał problem i grzech Ananiasza i Safiry? Wcale tu nie chodzi o pieniądze. Wcale nie chodzi o pieniądze. To, co było ich majątkiem, mogło być ich i oni mogli zrobić z tym, co chcieli. Tylko oni zrobili coś takiego, że byli połowiczni, że dali część pieniędzy i mówią, wchodzimy do wspólnoty, ale drugą część zachowali dla siebie i mówią, to jest tylko nasze, to jest kłamstwo, nie jestem wtedy ani we wspólnocie, ani obok wspólnoty. Chodzi o jednoznaczność, o to, żeby nasze serce było niepodzielone. Natomiast bardzo często jest tak, że właśnie nasze serce jest podzielone. Mówię to w pierwszej kolejności do siebie, że my mówimy, tak, wchodzę do tej wspólnoty, jestem w tej wspólnocie, ale z czasem zaczyna się pojawiać mnóstwo rzeczy, które jednak chcę robić po swojemu.
okej, Kościół myśli tak, ale ja na tą sprawę mam akurat swój pogląd. We wspólnocie Ruchu Światło Życie praktykujemy tak, ale ja akurat to zrobię po swojemu. Nie? Wchodzimy do wspólnoty, jesteśmy jak Ananiasz i Safira, wchodzimy, dajemy część swojego serca, część swojego majątku, ale jest tak, że z czasem zaczynamy zatrzymywać dla siebie coraz więcej i zaczynamy chcieć mieć coś swojego, coś, czego nie oddajemy wspólnocie. Jesteśmy rozdarci. Nie da się żyć w takim rozdarciu. Takie rozdarcie rodzi śmierć. Z tego nic nie będzie. Dlatego no nie umiemy, może ja nie umiem wytłumaczyć w tym momencie, jak należy rozumieć śmierć Ananiasza i Safiry, że oni od razu umarli, prawda? Ale chodzi o rozdwojenie serca, o to, że my nie jesteśmy cali w tym, w co wchodzimy. To jest dokładnie to, co znamy z Apokalipsy, z listów do siedmiu kościołów, gdzie jest napisane, nie? Mam przeciwko tobie to, że nie jesteś ani zimny, ani gorący, bądź albo taki, ale jak nie jesteś zimny, ani gorący, no to chcę cię wypluć, czy wyżygać dokładnie z moich ust, prawda? Więc to jest pierwszy grzech, który zagraża naszemu byciu przy Chrystusie, naszemu byciu w Kościele, naszemu byciu we wspólnocie Ruchu Światło Życie, naszemu byciu w naszym powołaniu, nie? Że połowiczność, nie? Częścią wchodzę, ale część zachowuję dla siebie. Drugi grzech, który się pojawił zaraz we wspólnocie, to jest to, co mówi Ania, że kiedy rozdzielano tam pożywienie, to zaczęli szemrać heleniści, czyli chrześcijanie pochodzenia greckiego, że przy rozdawaniu jedzenia zaniedbywano ich wdowy, czyli że lepiej traktowano te wdowy pochodzenia hebrajskiego, żydówki. Się nie mogę skupić. Jeszcze chwilkę, tam trzeba zaczekać. Co to mówi o naszych wspólnotach? Po pierwsze, pokazuje coś takiego, co jest czasami w naszych wspólnotach, że tworzą się grupki. Nie? To, co święty Paweł zarzucał chrześcijanom w Koryncie. Nie? Pisze, mówicie, ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, ja Chrystusa. I my też mamy często takie właśnie swoje grupy, nie? No, niestety, oprócz tych naturalnych skłonności, nie? Że jesteśmy razem i z kimś mamy bliższe relacje, z kimś dalsze. Niestety jest też tak, że dosyć często tworzymy jakieś takie hermetyczne grupki, hermetyczne wspólnoty. To widać nieraz na dniach wspólnoty, w takich wakacje, czy w różnych innych momentach, nie? Że są ci, którzy trzymają ze sobą, ale są ci, którzy są poza. Jakby to jest też przedmiot, nad którym trzeba bardzo pracować, żebyśmy się tutaj nawracali, żebyśmy przełamywali jakby te naturalne nasze skłonności, że nas tu ciągnie do tych akurat osób, a do innych już mniej może nas odpycha, nie? Żeby jednak tą miłością przekraczać to naturalne, takie naturalną skłonność. Nie zamykać się, broń Boże, nie zamykać się. A już to, co widać bardzo mocno, to to, jak my się zamykamy na siebie pomiędzy wspólnotami. My jesteśmy domowym kościołem, a my jesteśmy odnową w Duchu Świętym, a my to w ogóle jesteśmy neokatechumenatem i wy wszyscy się schowajcie, nie? Bo my jesteśmy najlepsi. Nie? To jest to. A tu trzeba się nawracać, żeby być otwartym na siebie, żeby nie było podziałów pomiędzy nami. I druga rzecz, już trzecia rzecz, którą też ta sytuacja pokazuje, tam jest napisane, że zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu posiłków zaniedbywano ich wdowy. Coś, co niszczy nasze wspólnoty najbardziej, coś, co niszczy Kościół najbardziej, to jest szemranie, narzekanie. Nie, że jest jakiś problem we wspólnocie i wszyscy o tym mówią, ale nikt nie powie o tym głośno. Często tak jest. Nie? Jest w parafii problem, nie wiem, że
z jakimś tam księdzem, nie? Że ma jakiś problem alkoholowy na przykład. Nie? Wszyscy o tym mówią, ale nikt nie powie mu jasno w oczy tego. Nie? Nikt nie przyjdzie i nie powie z miłością. Co Jezus mówi w takich sytuacjach? Jezus bardzo konkretne podaje rozwiązania. Jeśli widzisz, że brat twój zgrzeszył, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię nie posłucha, weź świadka, idź ze świadkiem. Jeśli cię te wtedy nie usłucha, idź i donieś Kościołowi. Nie? To jest bardzo ważne, bo te sytuacje są, one są naturalne, że są trudności, są napięcia, są problemy. I nie to jest problemem, że są problemy. Problemem jest to, że my nie umiemy reagować na te problemy, że my reagujemy szemraniem, obgadywaniem, narzekaniem, a nie reagujemy ewangelicznie, tak jak mówi Jezus. Nie? Żeby rozwiązywać te problemy tak, jak mówi Jezus. Przepraszam, że w takim minorowym tonie na sam koniec, ale tak jakoś Słowo Boże mnie poprowadziło od tej idealnej wizji Kościoła, wspólnoty właśnie do tych problemów, które się rodzą. My wiemy, że te problemy są, czy ich nie ma. Są te problemy, nie? Więc nie odkrywamy tutaj żadnej Ameryki. Chodzi o to tylko, że Słowo Boże nam pokazuje, że na to wszystko trzeba reagować. Nie jest problemem to, że są trudności. Problemem jest to, jak my to przeżywamy, nie? Jak my na to wszystko reagujemy. Więc prośmy o to, abyśmy, bo jeśli nie zareagujemy odpowiednio, to bardzo mocno wykorzystuje to zły duch, rzucając nam właśnie w oczy te wszystkie słabości, nie? W kręgu na przykład. Ja w tym roku dużo razy słyszałem takie rozmowy, nie? Gdzie kręgi były na granicy rozpadu, nie? Bo po prostu jedno małżeństwo tak żyło słabościami innego małżeństwa, że nie dali rady być ze sobą dalej w kręgu, nie? I to w nich było tak mocno. To wykorzystuje zły duch, który nam rzuca słabości innych osób przed oczy, żeby w nas budować niechęć, nie? Żebyśmy my się odgradzali, żeby ta nasza jedność po prostu się rozwalała, pękała. Dlatego mamy wyjechać z tych rekolekcji z takim zadaniem, że jesteśmy tymi, którzy mają budować jedność, ale budować jedność na prawdzie, nie przez udawanie, ale na prawdzie, widzieć jak jest i umieć reagować na to wszystko tak, jak uczy nas tego Jezus. Amen.